Witam serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny film serii. Zagramy w Desert, czyli w poprzednim odcinku strasznie dużo narzekałem, dzisiaj sobie trochę odsapnąłem i lecimy dalej. Też jeszcze ten odcinek nagram po poprzednim, bo tak skończyliśmy w trakcie po prostu. Także jeszcze niestety nie wiem, co pisaliście pod poprzednim materiałem. I tak, ruszamy sobie dalej, to znaczy tak, będziemy musieli zawalczyć sobie z tym typem, którego tu mamy. Szukam cały czas jakiegoś skrótu do stacji medycznej. No przyznam, że fajnie by było, jakby udało mi się go znaleźć. Też napisaliście mi, że można, znaczy jeszcze wcześniej było, że można sobie drona naładować w sumie. Jakby. Nie jestem pewien w jaki sposób, bo przytrzymuję ten przycisk, tak jak ktoś napisał, ale to nie działa w ten sposób chyba. Okej. Dobra, nie, w sumie w głowę nie chcę. Spróbujemy może w ramię. O, to jest taki najbardziej typowy przeciwnik, jaki kurde jest chyba w tej grze. Dobra, dawaj. Znaczy widziałem, że on potrafi mnie prawie zabić na jeden strzał, także jestem przynajmniej ciekaw tego, jaka broń by mogła z niego wypaść, ale szczęścia nie mam. No nie, niestety nie. Podoba mi się ten efekt, że oni po prostu znikają po śmierci w tak bardzo ciekawy sposób. Dobra, mało mi to zrobiło. Aha, no to jest połączone oczywiście. Tutaj byliśmy przez chwilę. Faktycznie ten ekwipunek mi się bardzo przydaje w tej lokacji, powiem szczerze. Jezu, tu jest jeszcze jeden, ale ta maszyna, poważnie? Tu jest OPS! Barak ograniczeń względem używania podnośnika. Cudownie, używamy skrótu. Używamy skrótu, ale nie będę chciał jeszcze odpoczywać sobie w stacji badawczej, znaczy medycznej. Bo źle się dla mnie skończy. Gdzie ja wjechałem teraz, kurde? Naprawdę tutaj było coś takiego? A było. Jak przyjechałem, to pamiętam, że mówiłem... Aha, tu powinien być jakiś skrócik. No jest, super. Dobra informacja o początek materiału. Tak ma być, jedziemy na górę. Jedziemy na górę jakby dlatego, że nie chcę odpoczywać, bo powybijałem te wszystkie maszyny, a chcę tam się rozejrzeć na spokojnie. A jakbym, wiecie, usiadł sobie, okej, złom wykorzystał, to one mi się porespią i będzie niefajnie. Jest ta pieprzona maszyna. Serio. Po prostu... brak słów. Okej, ale jestem bardzo ciekaw tego, jak będzie wyglądało teraz przejście tym skrótem. To znaczy, jak przeciwnicy na mnie zareagują, bo... oni będą... Nie no, to już muszę odzyskać, słuchajcie, to już bez jaj. Bo oni będą tam na mnie czekać chyba. A przecież oni tam sobie łażą swobodnie. Także no... no ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak ja tam sobie wjadę na górę. Co tam będzie na mnie na górze czekało? Dobra, wjedźmy. Exowinda, musimy poczekać chwilę, bo tutaj dość długo się wjeżdża. Szkoda, że czas się nie zatrzymuje w tej sytuacji, no niestety... Ale tak wjeżdżam, to się nie zatrzymuje, czy tylko w takiej zwykłej windzie się zatrzymuje? Bez sensu w sumie, czemu? Czemu tak jest? Czemu exowinda ma być gorszym rodzajem windy? Ej, o dziwo ich nie ma. Ktoś tu je. Dobra, są. No nie z dwóch stron! Nie robi się takich ataków z dwóch stron. Nikt wam nie mówi, że to nieuczciwe. Że to bardzo brzydkie. Dwóch na jednego i tak dalej. Nie? To ja wam mówię. Durne maszyny. Czy maszyna. Gin! Nie ja. Nie ja. Jeszcze dron nie trafił. Bardzo pomocnie się zachował. Dobra, super. Mamy to. Strzelaj mi tu proszę w ramię. Ej, mogę mu normalnie backstaba zrobić takiego pseudo. Coś wypadło? Niewielka sterta tylko. No, mogło być lepiej. Niewielka sterta złomu technologicznego. Spoko. Odzysk, likwidator. No, tu mój ekwipunek. Tak. Mój ekwipunek. Pójdziemy na górę. Odzyskać sobie wszystkie, wiecie. Chociaż... czy ja tam chcę wracać? Nie, nie chcę. Znaczy nie chcę iść na górę.
Za chwilę będziemy tak do stacji medycznej już. Wow. Wiedziałem, że tu jesteś, to się nie przestraszyłem, ale tak normalnie to bym kurczę padł. Pewnie. Wiedziałem, bo cię widzieliśmy przed chwilą. Dobra, likwidator, głowa zniszczona. Tam jest ta kobieta. No i pytanie, czy w tej grze, jeżeli tutaj zaskoczę, to czy ja przeżyję, czy nie? Bo było tyle nielogicznych sytuacji, że gdzieś tam mogłem wpaść. To kurde... Znaczy, że mogłem fizycznie wpaść. Wydawało się, że... Wstaniesz? Nie, jesteś rozwalony. Nie, nie jesteś rozwalony! O kurde. Zaraz będziesz rozwalony. Ja już o to zadbam. Obudziłem go. O, dobra, mamy cię. Nawet nieźle. Poszło. To jest gdzieś jakaś ścieżka? Chyba nie. A, ale jest skarb. Witalność plus wersja 1. Serio? To już po raz kolejny będzie można poskładać sobie to na złom. No i co? Albo ja czegoś nie zauważyłem. Tak, OPS, no to jest prawda, to jest prawda. Albo... Tak sobie bez sensu, kurczę, jakby tutaj dali ten OPS ze strzałką w górę. Znaczy rozumiem, tu chodzi o ten kabel, tak? Ta rura w sumie jakby to tak kablem jest tutaj, rozumiem. To o to chodziło. Gin. No, pięknie. Pięknie dronik się zniszczył. Jest wspaniale. Tak, no i faktycznie jakbyśmy sobie tutaj popatrzyli. To idzie górą. Idzie na górę i znika, tak? Już jej nie widzimy. I tutaj jest, tak? No okej. Trochę to pokręcone, ale można by to zauważyć w jakiś sposób. Zobaczmy, co mamy w tym miejscu. Jakieś nagranie, tak? To posłuchamy sobie i zjedziemy na dół. No jest trochę toksyczna. We've had another accident. Well, thank God he's only a cripple. Or is it cheaper for the company if they're killed outright? Listen, if the EHA ever heard of any of these incidents, we'd be closed down faster than one of those rockets goes up. O, proszę bardzo. Można tak skoczyć elegancko. Dobra. Spróbujmy do tej dziury wejść, ale jeżeli tam zginę, to naprawdę nie będę pomysłów gdzieś dalej. Znaczy, może jakieś przejście się jeszcze potwierały tam troszeczkę dalej. To jest też taka opcja. Dobra, chodźmy tak, do przedmiotów używalnych. Zużyjemy sobie cały złom. Trochę tego będzie. Jest osiągnięcie, żeby zabić jakiegoś bossa chyba. Znaczy, dowolnego bodajże. Mając 20 tysięcy przy sobie. Czy 10, chyba 20. Ale tego nie będę robić raczej. Znaczy, przynajmniej nie teraz, nie? Jeszcze koparka jest do rozwalenia, słuchajcie. To dopiero. Myślałem, że ten skrót do koparki... Znaczy, ten skrót będzie taki przyjemniejszy do tej koparki, a się okazuje, że jest tragedia jakaś. No dobra, przeróbmy sobie te części oczywiście. Okej. Okay. Proszę bardzo, przetwarzanie zepsutych części. I zobaczmy, czy... Moglibyśmy... Co to jest w ogóle? Zestaw Wolframu, trzeciej generacji. Czy ja mógłbym w takim razie ulepszyć na przykład Paxa? Nie, brakuje mi 6 jeszcze. No okej, okay. ale jest taki zalążek, że okej, okay, tutaj w tej lokacji można znaleźć, bo to zrobiłem przy tych maszynach. W ogóle na tych maszynach no genialna farma jest, jeżeli ktoś ogarni walkę z nimi. I że ktoś chce farmić oczywiście. Więc tak, tutaj mamy bronię, to nie za bardzo. Tu mamy ten ekwipunek. No w sumie mógłbym to ulepszyć nawet, tylko... No właśnie, tylko nie wiem, czy chcę. Wiecie co, ulepszę sobie. Ulepszę sobie, bo to można i tak w miarę szybko chyba pozdobywać. A myślę, że to mi się bardzo przyda. Zwłaszcza, że prawie cały ekwipunek mogę sobie ulepszyć teraz. Tu nie, tu nie i tu nie. No, ale tu mało brakuje, więc musimy na głowę polować, na korpus i na nogi. No, to tyle. Resztę, słuchajcie, zużyjemy sobie tutaj w stanowisku medycznym. Polewelujemy. Nie wiem, nie odblokuje się raczej kolejny... Nie, nie ma szans, no to...
żeby się kolejny implant mógł odblokować, ale trzy poziomy tylko zostały. Tak, to jest niewiele, naprawdę, to jest niewiele, niewiele wydaje mi się. Gdybym nie zginął ani razu w tej grze, tracąc takiej ilości złomu, jak traciłem, no to na pewno już byłoby mnie stać na to w tym momencie. To byłoby gwarantowane, nie? Dobra, tu mam jeszcze te zepsute części, tam nic, schematy, oczywiście, to możemy sobie podejrzeć jak wipunek, jaki mamy komponenty, to tak wygląda, są do ulepszania i tak dalej, i wytwarzania w ogóle. No i statystyki ogólne, to tyle. Od czasu do czasu postaram się to też po prostu pokazać. Aha, to tak, to musimy sobie ogólnie całe zasilanie odpalić, no jasne. Tak, to doskonale wiem. Dobrze, w takim razie przejdziemy sobie na górę i spróbujemy do tej dziury przejść. Boję się trochę. Znaczy, boję się, że się okaże, że zginę i wtedy będę w kropce. Uwaga! Wow! Nie wierzę po prostu. Przeżyłem to. No autentycznie w to nie wierzę. To były mniej intuicyjne zajścia, gdzie ginąłem, jak spadałem, ale okej. Okej, mamy nagranie jakieś. Autopsy of number D70739, Clive Henderson. Male, 28. Back, neck and skull have been opened. Cerebrum, cervical and thoracic region of the spinal cord are exposed. All neural implants have been removed. This is the seventh victim discovered with a similar pathology, but the perpetrator is evolving. The first victim's neural implants were removed with some precision, but in the more recent cases, now tissue damage around the spinal column and brain indicate that the perpetrator may have tried to remove the implant with his bare hands. Please notice, decontamination has been initiated. Yeah. Hazard response squads have been deployed. Tam jest skarb. Nie jestem w kanałach ściekowych. Ała. 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 Ej, liczyłem, że już go rozwalimy, nie? To naprawdę, taki milimetr zdrowia mu został. Dobra, to była 100% moja wina, nie? Jakby tutaj na nic nie będę tego zrzucał, bo w tym momencie akurat to była moja wina. Ale liczyłem, że go rozwalimy. Mogłem jeden atak mocny, ten wiecie, dzienowy, wykonać i byłoby spoko. Prawdopodobnie by też były takie wrażenie, że już by nie żył. No ale dobra, daleko nie mamy, także spokój. Złomu za dużo też tam do podniesienia nie mam, jakby. Naprawdę nie ma tragedii. Naprawdę podoba mi się te, ten system, że jest tylko jedna taka stacja medyczna na lokację i gra przez to ma wiele fajnych skrótów nam do zaoferowania. To mi się bardzo podoba. To mi przypomina trochę pomysł, jaki przyświecał przy zaprojektowaniu Dark Souls 1 chociażby, to aktualnie też nagrywam. Tam też było masa skrótów, przez to, że na początku nie można było się teleportować między ogniskami. Dobra. Tu można byłoby zaskoczyć. Ej, a teraz, patrzcie, teraz sam wstał. Chociaż tak po cichu szedłem tutaj, że on wtedy nie wstawał, czy co? Nie wiem. Dobra, mamy go. Wielka sterta, nosorożec zniszczony, okej. Przeżyłem to! I nic mi się nie stało! Czy ja to chciałem zrobić? Nie. What? Czy jest na samym początku przez to? O, i znowu taka sytuacja. Brak staminy i bardzo, bardzo mało zdrowia. Czy to jest sam początek, czy to jest jakieś inne miejsce dziwne? Sam początek, słuchajcie. O kurde. Ej, to ciekawe, czy teraz na dole... Nie, no nic się nie mogło tutaj otworzyć, ale zobaczymy. Ja pierniczę. Lepsze to niż śmierć, na pewno.
Ale śmiesznie upadłem, że jakby, no nie zginąłem tam. Tylko na tej rurze się zawiesiłem i w sumie praktycznie nic mi się przez to nie stało. Dobra. Pięknie. Te mocne ataki zdecydowanie zdałem egzamin tutaj. Nie, ale powrócimy sobie do tej stacji medycznej, bo no po pierwsze skrót, wiadomo, fajnie z niego korzystać. Chociaż wiecie co? Nie muszę. Skorzystamy ze skrótu, ale... Albo nie, przebiegniemy tędy nawet, tylko po prostu podleczę się po drodze. Znaczy zregeneruję sobie te apteczki, będzie spoko. No, nie muszę tutaj iść, możemy pójść tak inaczej trochę. Albo może na koparkę podejść. To też jest myśl. W sumie taka walka z koparką. Możemy spróbować. No dobra. O Jezu, nie. Miałem tą pieprzoną apteczkę, która mi regeneruje życie powoli. Ja myślałem, że to jest ta, która mi od razu daje i się dziwiłem, czemu to nie działa. Jak się zorientowałem, to było za późno. Poskoczył na mnie od razu. O Boże. I'm not authorized to stop you, but it is not recommended that you leave operations. Dobra, podejdziemy do tej windy jeszcze. I prawie jak w poprzednim odcinku, teraz tą drogą będziemy chodzić. Nie, nie, to mówię jednorazowo. Absolutnie jedna próba zabicia tej koparki, kurde. I wracamy już dalej na tą ścieżkę, jeszcze w tym materiale normalnie. Fajnie byłoby tam po prostu poeksplorować, ale fajnie by też było tą koparkę rozwalić. Mówi się, że tam właśnie jakiś fajny ekwipunek można mieć z tych monet czy coś, więc... Warto byłoby to zrobić, myślę. I pokazać to też. Jakby najgorsze, że z tą koparką walczymy w miejscu, w którym jest skażone powietrze i życie tracę. Więc ta walka jest pod presją czasową, można powiedzieć. To jest najstraszniejsze. No, to jest ewidentnie najstraszniejsza rzecz. Najstraszniejszy aspekt walki z tą koparką. Dobra, zabijemy cię jak najszybciej się tylko da już. Nie wiem, czemu nie mogłem tego podnieść. Czy mogę teraz to podnieść, czy nie? Serio? Ostatnio crash gry, a teraz nie mogę złą podnieść. Poważnie, gro? Nie ma przycisku, żeby podnieść ten złom. Jezus Maria, serio? 1600 złomów mi przepadnie przez takie coś, przez błąd gry. Fajnie. To jest sytuacja, słuchajcie, moim zdaniem niedopuszczalna, że... Crash może się zdarzyć. Crash może się zdarzyć w każdej grze. No, gry bardzo są trudne do zrobienia i naprawdę raz na 10 godzin może się zdarzyć. Ale kurde, coś takiego, że nie mogę podnieść złomu. Przecież to powinno być dopracowane do perfekcji. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, która musi być zrobiona dobrze. Ja wiem, że każdą grę zgliczuję, nie? Ja powinien być jakimś beta testerem gier, naprawdę. Jeżeli ktoś potrzebuje beta testera, zapraszam do kontaktu mailowego, ale kurde... No nie podniosę tego, no nie cholery. Nie ma opcji, nie da się. Może jeszcze raz spróbuję. Popuszczę tej lokacji, może teraz się udałoby. No nie da się. No kurde, nie da się. I się założę, że to chodzi o to, że tu są te drewna i nie wiem, może gra nie wykrywa, że przy tym stoimy, bo jest to zakryte. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak można to wytłumaczyć. Bierz to. Podnieś, żeby odzyskać upuszczony złom. No fajnie, że nie mogę tego podnieść, kurde. Nieważne. Idziemy dalej. Czuję, że moja przygoda z tą koparką też się szybko zakończy. W sumie korpus może być. Wow. To wyglądają mi się od przodu. Wytrącił z równowagi wręcz. Pięknie.
O Boże. Wow. Fajnie, jakby na przykład, nie wiem, były jeszcze jakieś umiejętności tutaj, jakieś skille. Na przykład dałoby radę, wiecie, w ten sposób dwóch zabić na raz. Byłaby taka animacja przejścia z zabijania dwóch, to byłoby naprawdę epickie. Serio? Głowy nie miałem skarabeusza wcześniej? To chyba teraz mam już skompletowany cały ekwipunek, co? Mamy hełm, korpus i ręce i nogi. No, czy nogi i ręce, no wszystko jest spoko. Wiedziałem. To jest jedynym jego celem istnienia, żeby mnie denerwować. I żeby mnie zauważył. Ten ślizg jest najlepszy na ciebie. Zdecydowanie najlepszy. Dobra. I co robimy teraz? Możecie się zastanawiać. Teraz przejdziemy sobie na górę po apteczki. I spróbujemy ostatni raz podnieść mój złom. Nie rozpaczam, bo to jest w sumie, no wiecie, tyle do podniesienia co z jednej takiego, jednej tej bestii mechanicznej. Na dobrą sprawę. Ale co po prostu irytujące, bo mogło mi się to nawet przytrafić. Patrzcie, mogę! Jezu! Aha, bo te deski zniknęły. No to fajnie. To już wiadomo, w czym problem, w deskach. Bo mogło mi się to normalnie przytrafić i mogło się nie naprawić w żaden sposób. I nie wiem, jakbym miał tam 20 tysięcy, jakbym miał poprzednio, nie? Czy mogło mieć tam 100 tysięcy, kurde, nie wiadomo. Takie coś, no nie może się zdarzyć po prostu. No ale okej. Okay. Rozeszło się po kościach. Nie, tu nie będę iść, bo jeszcze nie zauważy ten drugi. Już sobie wtedy się nie cofnę, nie zregeneruję, a potrzebuję na koparkę wszystkiego. Jak najlepszej gotowości. Dobra, tu jest kopareczka. I dron jest oczywiście z prawej strony, tak żebym nie mógł go sobie podprowadzić. Są dwa! O nie. O nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić, koparko. Ładne obrażenia. Cudowne wręcz. Dobra, to mi zaraz zejdzie. On się nie odwróci teraz. Uda, ale to mi się udało zrobić zwykłą koparkę. Ale przyprawia dreszcze i ma tak złowrogi wygląd. Nie wiem. Nie wiem, jak ja mogłem to zrobić. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Chciałem to zrozumieć, ale nie da się. Dobra, idziemy odzyskać złom. Tam gdzieś tę koparkę. Mówię, rozwalimy ją później. To była po prostu niepotrzebna próba. I pójdziemy do tej dziury. Ale nie wiem, jak ja miałem do niej podejść, skoro ona cały czas mnie widziała. I jak byłem blisko. No wstecz. Powiem wam, że w takich momentach odejście się grać. Serio. Bo to jeszcze bardziej mnie denerwuje. Po prostu boję się, że naprawdę kiedyś stracę save'a przez to. Nawet kurde, jakbym stracił
progres jednego odcinka, to już byłoby za dużo. Kontynuuj. Kontynuuj. Co, może mnie cofnie do walki sprzed koparką? Ho, byłoby fajnie. Na pewno nie, bo się zasejwowało na stówę. Bo nie będę w stacji medycznej. Już to niestety znam z doświadczenia. O, dokładnie. Wiecie co, idziemy, wow, hardkorową opcją. To znaczy, idziemy skrótem. Skrótem przebiegnę do koparki i, kurde, idziemy dalej. Na dół, do dziury. No 5000, no piechotą nie chodzi, to jest sporo. Co nie patrzeć. Wiem, że już straciłem pewnie 5-6 razy tyle, 10. Nie, bez przesady może, ale też bardzo, bardzo dużo. To nie znaczy, że chcę tracić więcej, nie? Dobra, mam gdzieś ten złom, idziemy dalej. Naprawdę, jakby... Ja rozumiem, że to ma być trudne, kurde, ale... Idea, że każdy zasrany, za przeproszeniem, przeciwnik ma zdolność zwanshotowania gracza, czy zabicia go nawet chociażby, nie wiem, tymi dwoma, trzema atakami, kiedy oni wyprowadzają ich naprawdę do groma. To jest niezdrowe. To jest jakby wręcz sztucznie zawyżony ten poziom trudności. Ideałem jest tak jak w Soulsach, bo tam nie ma tak, że kurde wszystko cię one-shotuje. Tam one-shot paradoksalnie się rzadko zdarza, jeżeli macie full HP, jeżeli nawet macie, nie wiem, mniej HP nawet. Tam są obrażenia, które na przykład od procentu, jakby procentowo są rozłożone. A tu kurde mam wrażenie, że wszystko mnie chce zabić na jeden strzał i to robi prawie, poza jakimiś kurde dronami, które mają tylko uprzykrzać życie w walce z prawdziwymi przeciwnikami. Nie wiem. Nie wiem, mamy ulepszony ekwipunek, nowy. Za dużej różnicy nie czuję pomiędzy tym a starym. Nie wiem. Dobra, no ten zombie już nie będę się bawił, bo to kurde naprawdę rozwalenie tych trzech mechanicznych bestii. Nie? Dobra, znaczy chciałem to zdobyć, ale jak tak wygląda sprawa, no to nie mam. Bo teraz ten zombie będzie za koparką, więc znowu ona sobie zrobi obroty i znowu mnie zabije i tak będę, wiecie, nieskończoność robił. Bez sensu. Dobra, tu jest skrót do windy. Znaczy przejście po prostu, to nie jest skrót konieczny. No i oczywiście rób trylion ataków dodatkowych, których nikt nie chce. Chciałem coś było do podniesienia? No dobra. Gra mnie do tego zmusza, widzę. Żebym szedł do tej koparki. Ale wiem, jak to się skończy. O jeden, wszystkie drogi do koparki prowadzą. Dwa razy spadałem, dwa razy na jakichś rurach się zawiesiłem. To jest nie najgłupszy pomysł. Kiedy przeciwnik szarżuje, wbiegnij w niego i zaatakuj go ślizgiem. Nie poradzi sobie z tym. O, będzie film. Dobrze. Teraz bardzo ładnie proszę o zregenerowanie. Bardzo ładnie mnie proszę tutaj o takie efekty. I o to, żeby ta koparka, nie żebym ją zabił, bo to jest niemożliwe, bo przebiegam sobie przez to, albo niepotrzebnie to robię. Dobra. Przynajmniej nie mam tej presji, że tu jest coś do zdobycia. Ja pierniczę. O, tej gry się nie da nagrywać więcej niż jeden film na dzień, naprawdę. Przy wyzwaniu się tak nie irytuje. Mimo tego, że... Adaptacja, role i te sprawy. Ta gra jest coś w stylu...
Jak czasami są te gry takie unfair platformer na przykład, że niby macie jakieś przejście, niby super jest, wchodzicie i to się zapada. Bo po co? Bo musi podskoczyć i przejść po niewidzialnym moście na przykład, który jest nad tym przejściem. Ja rozumiem, po prostu teraz jestem podirytowany, bo ginę wiele razy. Natomiast no, myślę, że się zgodzicie z większością rzeczy, które wspominam w tej grze, bo to, że mnie przeciwnicy, każdy praktycznie przeciwnik poza, nie wiem, dronami czy naprawdę jakimiś malutkimi wyjątkami ma potencjał, żeby mnie zabić w jednym ataku czy dwóch. Normalnie mnie zabija od jednego do trzech ataków. Wszystko. To nie jest normalne. To, że spadam, okej, okay, moja wina. Powinienem się przyzwyczaić, że ta broń robi nie dwa ataki, jak wciskam, tylko trzy na przykład. Okej, okay, na razie tędy nie przejdziemy. Czemu robisz to dwa razy? Jedziemy na dół. O, laboratoria. Chcesz zginąć tak bardzo? No dobra, to zginiesz. O kurde, na plecy? Bardzo ładnie. Dobra, gin. Stop Wolframu. Drugiej generacji. Mech. Mech po prostu. Oh shit. To było mocne. No i zginiesz akurat. A, ja widziałem. Co tu mamy? Amplifikator agresji wersji drugiej. Spoko. Jezu! To była normalna droga tutaj? W życiu się nie domyślę, jak tu można wejść. Czy to nie była normalna droga? Kondensator egzoszkieletowy, podskanowy implant. Co to jest? Brzmi jak coś mocnego. Magazynuje energię i zatrzymuje jej utratę poniżej 20% poziomu maksymalnego. To jest coś dobrego. Odlecisz tutaj dronie, czy będziesz... O, to się blokuje. Nie da rady się... Nie mogę na taką krawędzią walczyć z nim, bo spadnę. Podleć tutaj, kurde. Chodź. O. O to chodziło. O to właśnie chodziło, kurde. Dobra, tu można zejść niżej. Nie wiem, wydaje mi się, że w jakiś dziwny sposób tutaj wszedłem, ale... Niech będzie. to są. No, w dziwny sposób wszedłem, bo... Aż nie. Tak, bo tu były te schody przecież. No. Co, druga rzecz, która mnie zastanawia w tej grze. Stoję za przeciwnikiem, on nie słyszy, że jest. Mogę to dotknąć nawet, ale jeżeli zamachnę się, to on się odwróci. Widzicie, on już wstaje. On już wie, że ja jestem i że wyprowadzam atak. A to nie ma dźwięku żadnego. Nie czaję, jak to działa. To są rzeczy, jakby, które mogą być jak najbardziej poprawione, no. Dobra, teraz tak, przejdziemy sobie na dół jeszcze. Ja się starałem, czy to w sumie nie zaprowadzić do jakiegoś miejsca, w którym już byliśmy, czy to jest zupełnie nowy oddział jakiś. Wydaje mi się, że to jest coś nowego zupełnie. Czyli zaczynają faktycznie tak na dobre te laboratoria. Fajnie to wygląda, naprawdę mega. Patrzcie tylko. Super sprawa. Chyba nie powinienem tego rozwalać. No tak, testy toksyczności to chyba nie jest najlepsza rzecz, którą można rozwalić i uwolnić. Że zawartość. To jest dobra myśl. Resolve V1.1, test toksyczności rośliny. No tu coś już widać, że jest. Starta złomu metalowego, spoko.
Może jakieś światło będzie? Tam gdzieś mnie to zaprowadziło. Wow, na 80 poziomie tutaj coś jest. No nieźle. A, to jest ten. No wiem, że z nikim są. To jest ten, którego rozwaliliśmy przed chwilą. I poleciał. Mój złom przepadł. No nie pierwszy raz. Nie ostatni. Wiedziałem, że wstaniesz. Nie wiem, czy był do tej pory w grze taki moment, że był tego typu przeciwnik, albo jakikolwiek, który leżał, udawał martwego. Znaczy, leżał jak martwy i nie wstał. Chyba nie. To tak może powodować, że trochę jestem słusznie nieufny. Dobra, mamy cię. Pięknie. No i prawie tyle słomu, co utraciłem, no. Znaczy, teraz to więcej, ale jeszcze wcześniej. Dobra, posłuchajmy. Pójdziemy na górę najpierw, a później do windy. He's becoming totally divorced from reality. We've been in human testing for over a year. I mean, clearance could not be confirmed. Our software solutions lead. Strasznie dużo z tych przejść, których nie mogę otworzyć. My na dobrą sprawę całą lokację trzeba będzie jeszcze raz przejść, żeby to potwierdzić. Dobrze, skorzystajmy z windy. Nie wiem, czy z windy będę też w stanie skorzystać. Tak, z windy jestem w stanie, dobra. To dobrze, bo jak nie, jakbym nie mógł, to no nie wiedziałbym w sumie, co z sobą zrobić, gdzie pójść. Drugi, kolejny taki drugi długi odcinek wychodzi. Cieplarnie, to miałem dotrzeć. No to już, słuchajcie, mega wygląda. Naprawdę. To coś jest? Odzysk? Okej. Okay. Nie, to wszędzie jest ta sama pogadanka. Już. Do znudzenia. Creo, we call it family, bla bla bla. Ten sam bełkot. Dobra. Zużyjemy sobie teraz tę apteczkę. Nie ukryłem, że trochę za dużo straciłem ich na ten czas, obawiam się. No i mamy otwarte przejście. Widziałem, że coś tu będzie. Strefa sawanny. Aż się tego nie słyszę. To bardzo dobrze, że on tego nie słyszy. I to jest na przykład właśnie taka lokacja, już na razie powiem szczerze, która spełnia moje oczekiwania. Jest to zachowane w tej konwencji gry. Jakieś właśnie firma, laboratoria, jakieś takie rzeczy. Ale jest to już chociaż jakoś bardziej zróżnicowane. Na razie to mi się podoba. Czegoś takiego oczekiwałem po tym miejscu. Dobra, tu nie wyjdziemy. No szkoda. Więc już czuję, że niebawem jakiś skrót będzie nas czekał. Strefa Eurazji. Ha. Coś się stanie, jak podejdziemy. Tu jest dron i po lewej stronie ten robocik. Ten skaczący. Oj nie, nie tak to miało wyglądać. Kurde, co jest grane? Co? Skąd ty się tu wziąłeś?
O nie. O kurde, drugi tu był jeszcze. Przez chwilę go widziałem, ale liczyłem, że mnie nie zauważył. O kurde. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że w tym miejscu byśmy skończyli. Lokacja, w której jesteśmy, w ogóle naprawdę optymistycznie, jeżeli chodzi o to, czego oczekiwałem. Po prostu tam sobie przebiegniemy teraz do tego, jakby, żeby to w miarę szybko trwało w przyszłym odcinku i postaram się odzyskać ten złom. Także dzięki wielkie za uwagę. To już był na pewno ostatni odcinek, jaki dzisiaj nagrywałem, także od przyszłego będę mógł już się do wszystkich rad oczywiście ustosunkować i do nich dostosować. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Zachęcam do oceny tego filmu, oczywiście do komentowania, no i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach serii Zagramy w Deser. Trzymajcie się i cześć!